Już. Jesteśmy bardzo zadowoleni, iż polscy patrioci odwiedzili protest uwolnić Miernika. Bardzo ich szanujemy. Niestety się z nimi nie spotkaliśmy. Tutaj informacja taka dla pewnych osób. My nie mamy wojny ze Słomkowcami, że tak powiem. Nie mamy wojny z tym miasteczkiem, tylko są tutaj osoby, które nie tolerują nas, które uznają mnie i moich kolegów za prowokatorów oraz ruską agenturę. Między innymi taki mały pan Andrzej. Przed Sądem Najwyższym trwa protest. No, miasteczko już jest wielodniowe, to już jest 69 dzień. Myślę, że to nie ma co się przejmować tym, że owszem, jakieś animozje były. Animozje były, są i będą i to jest oczywiste. Naprawdę tym się przejmować. Jest ważny moment. Kolejna narodowa organizacja i to z Krakowa. Są warszawiacy narodowcy i są krakowianie. Naszym takim marzeniem i planem jest doprowadzenie, że 11 i 12 listopada spotkają się w Warszawie wszyscy narodowcy. Szczególnie 12 listopada adresujemy nasze zaproszenie do tych wszystkich, którzy wiadomo, że 11 listopada nie przyjadą ani na Marsz Niepodległości, ani na inne imprezy do Warszawy, ponieważ będą robili swoje imprezy w swoich miastach. A tak się składa w tym roku, że 12 listopada jest w sobotę. No i tutaj zwróciłem się do kolegi, żeby on zrobił wszystko, żeby wszyscy sympatycy popierający Narodową Wolną Polskę, ja też wzywam wszystkich telewizji narodowej, wszystkie grupy narodowe, każdą organizację, pomyślmy co zrobić, spotkajmy się, pomyślmy co zrobić, popracujmy nad tym, żeby wyszło nam w tym roku narodowo-demokratycznie, spokojnie. Program jest taki, żeby 12 listopada zaprosić panią premier Beatę Szydło, żeby od narodowców wręczyć jej przy pomniku Dmowskiego statuetkę Romana Dmowskiego, wyrzeźbioną przez Bartłomieja Górzeja. Ja myślę, że trzeba to zrobić. No, ale jeżeli ktoś nie popiera tego gestu, to warto, żeby przyszedł i zamanifestował swoje wotum separatu. Tutaj kolega Bieńko wspomina cały czas bardzo twardo, że polskie interesy są naruszone w sprawach wojennych na Ukrainie. No i warto na ten temat rozmawiać. No to cóż, jeszcze tylko ujęcie kamery na baner z miernikiem i obrót o 360 stopni, żeby wszystkich pokazać. Osobom, która była świadkiem, że narodowcy tutaj byli, ci z Krakowa, jest właśnie Radosław Siedlecki. Pomachaj, tak jest, pozdrawiam wszystkich fanów i fanki swoje. I tak to właśnie wygląda. To jest plac Krasińskich. Piękny plac i na tym placu jest nasze miasteczko. Także, szanowni państwo, warto tutaj być. Przypomnijmy, że prawdopodobnie w najbliższych dniach pan Miernik będzie uwolniony. Mamy nadzieję, że potem to miasteczko będzie dalej trwało, bo jest bardzo ważny postulat, żeby domagać się, aby sędziowie nie byli kastą, ale żeby byli wybierani w wyborach powszechnych. Także to będzie koniec komunizmu, mamy nadzieję. Także na to wszyscy liczymy.